5,5 miliona złotych. Tyle musi zwrócić Uniwersytet Przyrodniczy do kasy miasta. Jest to wynik wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Lublinie. Wydaje się, że nieprawidłowości są zatrważające. Ani nie uzgadniałam treści tego pisma, prawda? Ani treści decyzji, ani nie została mi jako pierwszej treść pokazana. Działka sprzedana, pieniądze na pewno w dużej części stracone, na pewno stracone dla Uniwersytetu Przyrodniczego. No i dużo osób, które mówią, nie pamiętamy, to było dawno temu, nie wiemy, dlaczego są różne daty na różnych pismach. I miasto też, które na pewno z tego powodu być zadowolone nie może. My jutro przedstawimy Państwu także protokoły przesłuchania świadków, żeby Państwo mogli zapoznać się z tym, co znajduje się w zeznaniach osób bezpośrednio związanych ze sprawą. Do tematu powrócimy.